Dzień dobry. Witam serdecznie na kolejnym, ostatnim wakacyjnym spotkaniu z cyklu Składniki Sztuki. Takim praktycznym bardzo spotkaniu, bo mam nadzieję, że zaproszę Was do wspólnego rysowania albo chociaż rozmowy. Może tutaj pewnie minie chwilę, zanim się zbierzecie. Chciałabym na początku troszkę ciekawych treści przemycić. Już nieraz wspominałam, może ktoś Wam opowiadał, bo jest to bardzo popularna książka Droga Artysty, bestseller. I no nie, nieprzypadkowo popularna, bo po prostu ma w sobie bardzo dużo ciekawych treści. Droga Artysty, jak wyzwolić w sobie twórcę. I to jest książka nie tylko dla artystów, i nie tylko dla tych, którzy chcą być artystami, albo marzy im się taka praca, bądź właśnie działają w takiej kreatywnej branży, ale dla każdego, kto chce jakąś twórczością się zajmować hobbystycznie czy profesjonalnie. A tak naprawdę to nigdy nie wiadomo, co się stanie naszą profesją w tych czasach. Ale taki skrót, bo dzisiejszy live tak naprawdę będzie, tak jak mówiłam, praktyczny, będzie rysunkowy. Będzie dzisiaj o strukturze. Jeśli trafiliście tutaj przypadkiem bądź nie, to proszę przywitajcie się, dajcie znać, bo ja już tak mówię chwilę, czy w ogóle widać i słychać. Dajcie znać, że jesteście. I tutaj chciałabym, żeby się między nami jakaś rozmowa potoczyła. To znaczy ja jestem bardzo ciekawa też Waszych pomysłów, więc tutaj chciałabym wiedzieć, kto jest ze mną i czy chcecie tutaj też posłuchać o chwilkę, nie za długo tego wstępu takiego właśnie motywującego do zajmowania się swoją twórczością, jakąkolwiek. Dobra, zaczynam w takim razie. Julia Cameron, ona jakby tworzy taki plan działania, jak stać się bardziej kreatywnym. Ja tutaj postanowiłam, najpierw sięgnęłam po prostu do swojej pamięci, co mnie utkwiło, co w tej książce jest najważniejsze, bo wiadomo, różne rzeczy czytamy, one nam później wylatują z głowy, no ale zawsze jest tak, że jak coś jest takiego naprawdę ważnego, to wtedy to zostaje, to nas jakoś porusza. Więc pierwsza rzecz, na którą właśnie Julia zwraca uwagę, tak mocno zwraca uwagę i wielokrotnie to powtarza, to jest rzecz, o której Wy może słyszeliście, a może nie. Cześć Wesa, fajnie, że jesteś. Może słyszeliście, że kluczową sprawą jest nasza relacja z wewnętrznym krytykiem. Mówię tak, jakby to była jakaś osoba, no ona też tak o nim pisze, bo chodzi o to, że to jest taki głos, który praktycznie każdy z nas ma, który w różnych momentach się odzywa i mówi: zrób to inaczej, to jest nie dość dobre, albo za mało umiesz, żeby pokazywać to, co zrobiłaś, potrzebujesz jeszcze pójść na studia, potrzebujesz wiele godzin pracować nad czymś. To znaczy, to nie oznacza, że jakiś tam krytyczny głos w nas czasem nam może nie podpowiadać dobrych rzeczy, bo pewnie tak jest właśnie, że gdyby nie jakieś krytyczne myślenie, to nie dokonywałby się postęp w nauce, w sztuce. Ale chodzi o to, że jak tego myślenia jest za dużo, a jesteśmy w takiej kulturze, gdzie więcej myślimy zazwyczaj niż robimy, czy tworzymy, może tak, bo robimy to zazwyczaj robimy, bo musimy robić, ale mniej sobie pozwalamy na twórczość, no to ten krytyk nas hamuje. Więc jakby pierwsza rzecz, która jest właśnie w tej książce, na którą zwraca uwagę, żeby sobie jakby nabrać takiego dystansu do tego wewnętrznego krytyka, nie słuchać go zawsze, go tak czasami uciszyć. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest taka, że jeśli chcemy tworzyć, to jest ważny czas, żeby sobie pozwolić na to,
przedspokoju tworzymy. No to jest może taka chyba jedna teraz z najtrudniejszych jest wyzwań takich osobistych, które przed nami stają, bo jeśli mamy różne obowiązki, czy to rodzinne, czy zawodowe, jakieś cele, jakieś marzenia, no to każdy stara się tak poukładać ten czas, żeby z jednej strony je realizować, z drugiej też no, mieć jakąś siłę do działania, więc jakby to jest takie albo-albo. No ze sztuką też jest tak, czy z twórczością, że trzeba sobie dać na to czas. Z drugiej strony, jeśli nam się to uda i znajdziecie w tygodniu jakiś czas na tworzenie, to on was potem będzie doładowywał i uskrzydlał, więc jakby tutaj do tego zachęcam, no ale to już jest jakby taka chyba wiadoma rzecz. No i to takie ciekawe rzeczy, do których akurat to powiem takie ciekawostki, bo to są takie nietypowe i zaraz już będę kończyć o tej książce. To są poradne strony, do których namawia. Ja przyznam, że no, akurat tego nie wypełniłam, tego zalecenia. Poradne strony, czyli taki jakby strumień świadomości. To jest myślę, że o tyle ważne, że jeśli mamy taki jakby problem, chcemy dokopać się do takich kreatywnych pokładów i nie do końca wiemy, co chcemy tworzyć, co chcemy robić, to jest taki sposób na taki dialog wewnętrzny. Myślę, że medytacja może być podobną drogą do tego, żeby w ogóle jakoś skomunikować się ze sobą. Ona zaleca, żeby po przebudzeniu jedną, nie pamiętam, czy dwie kartki zapisywać. Nieważne czym, po prostu tak, co nam przyjdzie do głowy, bez żadnej cenzury. To właśnie jest też element pracy z wewnętrznym krytykiem. Tu bym na to też poradziła, że zamiast pisania mogłoby to być rysowanie, żeby sobie na przykład zadać rysowanie, że mamy zarysować dwie strony, nawet jeśli byśmy nie mieli żadnego pomysłu, czymkolwiek. To może też być jakimś taką receptą na blokady twórcze, żeby robić coś bez żadnej presji tego, że to nam ma wyjść. Po prostu no, jest zadanie, muszę je wykonać, prawda? I to nie interesuje się tutaj żadną jakością, bo to właśnie to jest ciekawe. Julia też na to kładzie akcent, że jakość idzie w parze z ilością. To znaczy nie tak, że im po prostu więcej robimy, tym większa szansa, że przydarzy nam się coś fajnego. O, tutaj widzę, że nawet francuskie przywitanie, bonjour. Fajnie, że nie tylko, ja tutaj nie mówię live po polsku, ale zapraszam, jeśli rozumiecie, to zapraszam tutaj do, żeby sobie przygotować teraz w tym czasie kartkę i zaraz będziemy działać. Więc tutaj widzę, że jest z nami Basia, nie wiem, czy Ania też dotarła. Więc mamy poranne strony i jeszcze inne, że to się właśnie też wiąże z czasem, to jest takie właśnie czerpanie inspiracji, czyli robienie rzeczy, pozwolenie sobie na takie momenty nas zasilające, czyli jeśli wiemy, że uwielbiamy koncerty albo uwielbiamy chodzić na wystawy, mimo że może, nie wiem, nasz partner, mąż, czy nie wiem, koleżanki niekoniecznie to lubią, to że to my sami sobie zagospodarowujemy czas, żeby właśnie zrobić to, co nas uskrzydla. O, Ania też jest, właśnie nie widziałam i fajnie, cześć. No, więc tutaj są takie właśnie rady od Julii Cameron. A teraz pamiętam właśnie, żebyście sobie też przygotowali jakieś narzędzia rysunkowe i teraz też zaraz będzie właśnie do was pytanie. Ja tu mam cienkopisy, to mogą być inne narzędzia, mogą być też kredki. Chciałam tutaj, ja tam też podlinkowałam, jeśli się udało, taki mój tekst, właśnie artykuł o fakturze, ale w malarstwie, więc jeśli będziecie
mieli ochotę i czas, to zachęcam, żeby przeczytać. On jest taki typowo malarski. Dzisiaj będziemy rysować. Myślę, że faktura jest fajnym tematem, takim nietypowym troszkę. Pytanie takie do Was, jak uważacie, czy rysunek może mieć fakturę? Czy czym może być faktura w rysunku? Jestem ciekawa, jak się na to zapatrujecie. Więc tutaj czekam na jakieś odpowiedzi. Może chwileczka. Nie wiem, może pytanie jest za trudne. Bo chciałabym, żebyśmy dzisiaj w jakiś sposób tej faktury dotknęli właśnie w tym live'ie. Ja teraz pokażę takie. Może powiem tak. Pomyślałam, że tematem dzisiejszego live'u będzie struktura. Bo struktura to jest takie słowo, które jest blisko, które bezpośrednio może się odnosić do rysunku. To jest przykład drzewa, prawda? Które jest, pewnie każdy rozpoznaje, bo wygląda jak tuja, bardzo popularne drzewo w Polsce. Prawie w każdym ogródku sobie rośnie, ma taki kształt. Zaraz tutaj odpowiem, tekstura rysunku nie... Da się to zrobić, ale nie jest oczywista. No tak, no bo właśnie, powiedziałam faktura, ale to jest to samo co tekstura. To mówi się nawet o teksturach, prawda? Może to jest nawet lepsze słowo, fajnie, Ania, tutaj, że napisałaś. Tak, nie jest taka oczywista, bo w malarstwie mamy tą gęstą farbę, którą malujemy i naturalnie obraz ma grubość. Rysunek, posługujemy się linią, więc ta struktura, ta faktura nie jest taka oczywista, ale każdy przedmiot ma jakąś fakturę, więc jeśli chcemy oddawać tą różnorodność rzeczywistości, no to w jakiś sposób to trzeba robić. I jeśli byście sobie wyobrazili miasto, połączenie budynków i jakiejś roślinności, no to te budynki będą inaczej rysowane niż rośliny, prawda? Jeśli to uda się zróżnicować, to już będzie fajnie. To może takie zadanie na początek. Spróbujcie narysować coś takiego. Ja będę rysować chyba też takie miasto troszkę z wyobraźni. To może być domek jeden, to mogą być jakieś bloki. Dzisiaj robimy z wyobraźni. Spróbujcie może, co? Możecie się zerknąć też za okno. Może to być nieduży format, żeby nie rysowało się długo. Różne struktury. Dobra? Na pewno jest tak, że jak rysujemy budynki, to w grę wchodzi jakaś perspektywa, prawda? No, inaczej są płaskie. Ja na przykład teraz narysowałam jakiś tam dom i on jest widziany z boku, prawda? Jakieś linie, jakieś okna i zaraz jakby w przypadku architektury forma jest taka klarowna. Geometria wchodzi w grę. Natomiast przy okazji, zrobiłam też tutaj jakąś linię horyzontu. Mówię, to jest taki rysunek, dzisiaj to nie jest, to jest ćwiczenie, to jest krótki live, podczas którego coś te rysujemy. Ja się też nie przejmuję tutaj, znaczy jakością, tak nie chodzi tutaj o jakość, bardziej chodzi o spróbowanie czegoś, znaczy mówię o tym tak, żeby tutaj dziewczyny, czy żebyście się nie jakoś tak nie blokowały, że nie wiecie co narysować. Chodzi tylko o to, żeby gdzieś tam oddać połączenie jakichś dwóch różnych jakości, takich właśnie brył z
roślinnością, żeby właśnie pokazać, czym jest struktura. Znaczy, myślę, że strukturę najprościej pokazywać na przykładzie roślin, chociaż tak naprawdę czym jest struktura? To chyba tak powierzchownie powiedziane odnosi się to do roślin. Struktura jest wszędzie, bo każdy przedmiot ma jakąś strukturę, prawda? Papier ma taką strukturę, że zobaczylibyśmy ją może pod mikroskopem, ale struktura odnosi się do jakiegoś porządku, do jakiegoś systemu, prawda? Czyli nawet struktura okien, które są gdzieś rozłożone. Takie właśnie analityczne spojrzenie na rzeczywistość, uważność jest ważna, bo może Wam też pomóc w rysowaniu. Jak wymyślicie sobie temat, jakiś rysunkowy, to jakby od tej Waszej obserwacji zależy to, jak Wy go ujmiecie. To nie jest tak, że to jest Wasza ręka i jakiś obraz, że Wy coś umiecie bądź nie umiecie. To jest cały czas przetwarzanie. Przetwarzanie. Głowa myśli, ręka coś próbuje stworzyć, raz nadąży za myślą, raz nie nadąży, więc to jest jakby taki proces. Są różne sposoby, żeby się w taki twórczy stan wprowadzić. Da? Można puścić fajną muzykę. Można właśnie, może cisza być takim odpowiednim, chciałam powiedzieć miejscem, ale odpowiednią przestrzenią. Są różne sposoby. Dajcie znać, dziewczyny, jak Wam idzie. Nie tylko dziewczyny, no, kto tutaj rysuje, dajcie znać, proszę. Zobaczymy, czy się uda, bo tego jeszcze nie. Nie nauczyłam się. Ale. Dobra. No bo chcę wiedzieć, na jakim jesteście etapie, bo chciałabym dzisiaj, jeśli się uda, zrobić kilka takich tematów, ćwiczeń rysunkowych. Właśnie to jest takie po prostu bardziej ćwiczenie niż, o właśnie, żeby tak to potraktować, że to nawet może być mały format, jeśli macie A4, to możecie sobie to po prostu no, bloki i drzewa, przyjemne ćwiczenie, no właśnie. Bo większość z nas ma gdzieś na horyzoncie właśnie bloki, drzewa, tak wyglądają nasze miasta. Ja tu akurat niestety z okna nie widzę drzew. Trochę ubolewam nad tym. Tylko kamienice, ale dość ładne, więc sobie wyobraziłam coś, takie połączenie właśnie rzeczywistości, tego co mam za oknem, trochę z wyobraźnią. Też właśnie to jest fajny sposób na tworzenie, że czasem można coś wziąć z rzeczywistości i ale trochę to po swojemu później potraktować. No więc tutaj dla tych, co dołączają, to mówię, że rysujemy taki przykład na to, u mnie powstają domki i gdzieś drzewa. Zatem przykład na właśnie różne struktury w krajobrazie. Chciałam właśnie przy okazji tych drzew i struktur powiedzieć o takiej sprawie jak szczegół. Bo szczególnie na początku dużo osób, jak nie wiem, widzi jakąś roślinę, drzewo, to wydaje mi się to bardzo skomplikowane. No bo wiecie, jakby się skupić na tym, z czego się to drzewo składa, ile tam jest liści, no nie sposób tego każdego listka wyrysować, prawda?
i niektórzy są przerażeni właśnie, jak to zrobić, skoro tam jest tyle szczegółów. No to właśnie przykład, nie, to nie jest akurat przykład realistycznego rysunku, prawda, ale takiego troszkę innego podejścia, ale tu bardzo dobrze widać, że z jakiś serpentyn jest stworzona ta tuja. Ja też zrobiłam teraz drzewa, które mają właśnie takie serpentyny albo kreski, bo my jakby rysując czy malując rzeczywistość, nawet jeśli robimy rzeczywistość, a nie abstrakcję, to musimy dokonać pewnego skrótu. Można by powiedzieć, że mierzymy siły na zamiary, czyli jeśli mam na zrobienie szkicu, chcę wykonać szkic szybko, szkic to jest chwila, 5-10 minut, to ja nie będę rysować studium drzewa. Studium to jest co innego niż szkic. Jeśli mam czas, chcę zrobić bardzo realistyczny rysunek drzewa, okej, można tak, ale to będzie trwało bardzo długo. Ale zazwyczaj, no i mamy tyle czasu, albo drzewo jest tylko elementem, albo po prostu jest właśnie elementem szkicu, to ważna jest taka umiejętność, jak rysowanie albo malowanie wrażeniowe. Chodzi o to, żeby oddać wrażenie. Jeśli my widzimy drzewo z daleka, to my nie widzimy jego liści, widzimy tylko to, czy one się układają w takie jakby okrągłe kształty, takie kopułki, czy to będzie bardzo dobrze widać za chwilę w zimę, prawda? Że drzewa to będą takie gałęzie, takie po prostu, gdzie będzie widać, czy one są bardziej zaokrąglone, czy one są takie ostre, takie właśnie poucinane, prawda? Musimy charakter oddać. Czyli się skupiamy na charakterze, na podstawowych cechach. Dokonujemy takiej analizy, syntezy, może bardziej syntezy niż analizy, chociaż pewnie to się dzieje jednocześnie. U mnie na horyzoncie szybko balniany. No fajnie, Basia, to masz fajny temat w sumie. Właśnie, bo to takie ciekawe. Szybko balniany. Ja też rysowałam niedawno i to jest taki ciekawy, ciekawy taki element w krajobrazie, więc myślę, że jestem ciekawa. Tutaj czekam w takim razie na rysunki. Mam nadzieję, że tutaj podlinkujecie, co tam tworzyliście. Mówię. I zaraz chyba przejdziemy do... To będzie można sobie też kończyć. Ja tutaj nie chcę też jakby rzeźbić tego. Jeszcze może jakaś chwilka na dokończenie i zrobimy jeszcze drugie ćwiczenie. A w międzyczasie może napiszcie, ci, którzy oglądają, nawet jeśli nie rysują, to właśnie napiszcie, czy zdarza Wam się coś rysować, jeśli tak, to co? Co najlepiej lubicie? Jakie tematy Was tak powodują, że narysowałbym to? Czy to jest właśnie jakiś element krajobrazu, czy ciągnie Was do takiego rysunku? Czy do postaci, do ludzi, czy może z wyobraźni, może jakieś sobie wymyślacie rzeczy, czy wymyślacie do tego historię, czy nie, czy właśnie może z dziećmi coś rysujecie. Jestem ciekawa właśnie, bo ja zawsze tak troszkę narzucam swoje tematy, ale jestem ciekawa, jak to jest u Was. A też chciałabym właśnie przy okazji tego rysunku i tego tematu, o którym mówię, strukturę rysunku, to pokażę, jak wygląda teraz mój rysunek. Tak na moje oko, jak zaczęłam robić więcej linii, to wydaje mi się, że brakuje tutaj takich ciemniejszych akcentów, takiego kontrastu. Zrobiło się teraz troszkę podobnie. To
postacie są takie ciemne, więc popracuję jeszcze może chwilę nad tym, żeby rysunek był bardziej, nas na studiach, na grafice mówili graficzność rysunku. No i to się odnosi właśnie do tego kontrastowania. To jest na przykład tak, że jak jest tutaj dużo bieli i trochę rysunku, to można powiedzieć, że to aż tak nie przeszkadza. W momencie, kiedy cała przestrzeń jest zrobiona podobnymi liniami, to jakby zacierają się te granice. Więc właśnie grafika, czyli taka dziedzina dość obszerna, właśnie oparta, gdzie dużo pracy właśnie opiera się na czerni, bieli, właśnie na rozmaitych strukturze materiałów, linii, właśnie dąży do tego, żeby obraz był taki, no miał jak największą właśnie różnorodność tego śladu graficznego i też właśnie był taki kontrastowy, stąd częste użycie czerni bieli, takiej ograniczonej gamy barwnej. No bo gdybym teraz to robiła w kolorze, to co robię teraz, no to już same kolory by narzuciły jakąś kontrastowość. W momencie, kiedy operuję tylko linią, to muszę tak zrobić, żeby albo ta linia miała różną skalę czerni, różną grubość, albo było jej w jednych miejscach dużo więcej, prawda? Takie było takie zagęszczenie, albo było rzadziej, żeby na tym rysunku było coś widać, a nie był on tylko takim chaosem. Później często jest tak, że z bliska widać, ale z daleka nie widać. I to jest właśnie też taki proces nasycania rysunku, sprawiania, że wiecie, czasem jest tak, że rysunek się bardzo fajnie zaczyna, fajnie wygląda, my go kontynuujemy i nagle coś stracił. No i właśnie to, że myślimy, okazuje się, że jak zrobiliśmy niebo, to trzeba gdzieś dodać więcej waloru, czyli jakby tej intensywności kresek, śladu, po to, żeby właśnie te drzewa dalej były widoczne, prawda? Więc jakby są różne opcje. Ja Wam powiem, że kupiłam sobie tak trochę przypadkowo ostatnio, bo różne duże cienkopisy, wypisuję takie cienkopisy Unipin. To nie jest żadne logowanie produktu, nikt mi za to nie płaci, ale naprawdę szkoda, może fajnie by było dostawać takie w prezencie. One mają, akurat ten ma bardzo fajnie, bo jest taki grubszy, ale nie jest to pędzelkowa końcówka, ale bardzo fajnie się wylewa ten, jest taki cieniutki marker, ten tusz. On jest też chyba wodoodporny z tego co widzę, jeśli dobrze czytam. No tak mówię teraz, jakbyście sobie gdzieś kupowali, że są fajne. On akurat ma grubość 1 po prostu. Trzeba sobie popróbować najlepiej, jak się kupuje w jakimś sklepie takim, że można spróbować. Tu też jest tak, że narzędzie nam wiele ułatwia. Trzeba próbować z różnymi narzędziami. Wiecie, jednemu ołówek bardzo przypasuje, a ktoś może się męczyć, czy właśnie inne narzędzie mu się spodoba, więc dobrze jest też zmieniać i sobie właśnie ułatwiać życie, a nie utrudniać. Ania pisze, ulubione tematy to architektura i rośliny, szczególnie kwiaty, chociaż bardzo by chciała mieć portrety. No, no tak, portrety są fajne, ja też przyznam szczerze, że to jest rzeczywiście trudny temat, bo z portretem jest tak, że tam może tak wiele nie ma do rysowania, ale jest tak, że każda linia się bardzo liczy, że jeśli my tą
linią, nie pójdziemy tam, gdzie trzeba, tak dokładnie, no to już nie widać podobieństwa i zazwyczaj to nas trochę zraża, że to nie jest dobry rysunek, że jakby ta adekwatność do rzeczywistości jest bardzo istotna. W tych innych tematach, tak jak tu właśnie piszesz, architekturze czy roślinach, wydaje mi się, że jest ten większy margines swobody i ja też lubię te tematy właśnie, bo nawet jeśli rysujemy w swobodny sposób architektury czy kwiaty, no to te rysunki mogą być bardzo fajne, nawet jeśli nie oddają, prawda, zrobimy inną ilość płatków albo troszkę przeskalujemy jakiś budynek, to jeszcze nie sprawi, że rysunek będziemy źle oceniać. Natomiast z tym portretem, myślę, że dobrym też sposobem, na pewno, żeby portret był podobny do osoby, którą rysujemy, no to trzeba sporo ćwiczyć i trzeba bardzo zwracać uwagę na proporcje, bo nie da się tego ominąć. Ale druga rzecz jest taka, czyli nawet robić takie rysunki niedługo trwające, ale które określają bryłę głowy. Nie doprowadzać ich nawet do końca. Chodzi o to, żeby złapać właśnie tą umiejętność. Dobre proporcje są po prostu podstawą. Natomiast druga rzecz jest taka, że można też próbować rysować portrety. Ja też tak robię, czy robiłam. Nie przejmując się tak bardzo, wiecie, nie oczekując, że one będą zdjęciem. Teraz w momencie, kiedy wiecie, wszyscy robią zdjęcia, można wrzucić taki filtr, który sprawia, że rysunek wygląda jak zdjęcie, no to też to nie jest znaczy nie powiem, że sztuka jest, cały czas to jest sztuka oczywiście, ale że wiecie, nawet jak Wam się uda charakter tej postaci uchwycić właśnie w takim Waszym swobodnym rysunku, to bardzo wiele. Wiesz, co innego szkic, a co innego wiecie, takie studium, więc myślę, że trochę takiego luzu, takiego, żeby też się zacząć tym bawić też i to, co mówi chociażby Julia Cameron, im więcej prób, tym większa szansa, że Wam się coś po prostu fajnie uda. I zmieniać, no nie wracać co jakiś czas do tego portretu. I ja też mówiłam właśnie przed chwilą o tej graficzności, to teraz ten mój rysunek się staje trochę graficzny, może właśnie dlatego, że jest tu więcej czerni. Ta grubsza linia kontrastuje z tą jaśniejszą. Jest dużo tych linii. W tle jest takie szrafowanie, czyli takie właśnie linie pod jednym kątem, które tworzą tą płaszczyznę, taką bardziej takie tło, można powiedzieć. Budynki, które nie są wypełnione, wychodzą przez to do przodu. Bo wiecie, jak chcemy na przykład, żeby coś nam się tak optycznie cofnęło, to najlepiej to przyciemnić. Bo to, co jasne, wychodzi naprzód. Więc też, jak chcemy, żeby coś zostało na przodzie, to dobrze jest tego nie przyciemniać. To jest też taki sposób. Zostało trójwymiarowe. U mnie najciemniejsze będą postacie, które się tak zlewają. Taka ulica powstała, w sumie miasto. Taki temat miejski. Jestem ciekawa, jak Wasze rysunki. Może podeślecie jakieś zdjęcia. Ja się w sumie wciągnęłam teraz w rysowanie. Chciałam kończyć, bo ja mam taką przypadłość, że lubię tak czasem pozostać tylko w tej fazie szkicu i takiego jakby to powiedzieć, no to lubię zaczynać rysować, więc tak zaczynała kolejny i aż wyjdzie to jest coś fajnego, może trochę jestem niecierpliwa, ale przyznam, że nawet teraz zaczęło mi się to podobać, bo wziąłam ten lepszy pisak i jakoś tak mi się lepiej rysuje po prostu. Okej.
wasze rysunki, żeby zobaczyć właśnie, co rysujecie. Dzisiaj tworzymy taki graficzny rysunek, a dlatego graficzny, bo skupiamy się na tym, żeby miał ciekawe struktury. Różne. To jest też taki sposób na to, jak urozmaicić, prawda? Żeby nie rysować tylko jakichś kształtów, konturów, takiego grzecznego obrysowywania, tylko właśnie jakieś ciekawe. To mój już jest chyba prawie gotowy. Ten live już tyle trwa, nie wiem, czy zdążymy coś nowego. Dajcie znać, jak wasza praca. Może macie jakieś pytania? Chętnie odpowiem. Może coś tu jeszcze podrysuję. Bo jakby drugi mój pomysł był inny, taki, żeby narysować coś takiego bardziej dekoracyjnego, bo struktura to są przecież, nie wiem, czy robiliście w szkole, w przedszkolu, ślaczki, prawda? Czyli takie właśnie motywy, które to właśnie można powiedzieć, że to są takie bazowe elementy, właśnie strukturalne, prawda? Fraktal też to jest struktura. Że sobie wymyślamy i jakaś, nie wiem, powstaje jakaś mandala albo co innego. Ja sobie teraz tak w międzyczasie zacznę coś rysować. Takie abstrakcyjne po prostu motywy, taka linearna abstrakcja. Właśnie oglądałam ostatnio jakieś prace Marii Jaremy, takiej malarki polskiej. Ona właśnie tworzyła obrazy z takich struktur. One były kolorowe właśnie, takie jakby szablony. I chyba teraz z inspiracji jej pracami zaczęłam też takie kształty wycinać. No, a to już teraz jest taka bardziej taki relaks tak naprawdę. Wiele osób teraz tworzy mandale, prawda? Popularne się stały mandale. O. Na początku mi nie szło, ale teraz się wciągnęłam. No, to super. No właśnie, tak jest z rysowaniem. Ja powiem szczerze, że no, zaplanowałam parę dni temu właśnie, że ten live tutaj, taki ostatni wakacyjny, się odbędzie. Chociaż ostatnio troszkę właśnie robiłam też takie performance'y, stąd wypadłam z tego taki tutaj tego rytmu tych live'ów przy pracy, które na początku sierpnia, które częściej nagrywałam. No i założyłam, że go zrobię, ale tak naprawdę no nie miałam konkretnego pomysłu, o czym powiedzieć. Pisałam dzisiaj ten artykuł o fakturze, też do którego was zachęcam. I gdzieś marzył mi się, żeby zrobić w ogóle live o fakturze, ale z tym malowaniem tutaj wiem, że byłoby troszkę ciężko, bo no nie każdy ma farby, z rysowaniem jest troszkę prościej. No i tak w ostatniej chwili mi wpadł, w ostatniej, no jakoś niedawno mi wpadł ten pomysł, że nie mówiłam ostatnio praktycznie nic o strukturze rysunku, a że to jest istotny element. Właśnie, na który warto zwrócić uwagę, jeśli właśnie chcemy tworzyć ciekawe prace. Bo często jest tak, że my potrafimy skrytykować siebie, innych, albo powiedzieć, że coś jest dobre, a coś jest złe, ale nie wiemy dlaczego. Dlaczego ten mój rysunek jest jakiś nie do końca. Co mu brakuje. Więc jakby ta świadomość tych
tych składników, które się składają na to, że jakaś praca właśnie jest ciekawa, jest dobra czy zła, to jest, no, to jest taki właśnie element samoświadomości, który można budować. Ja mam taką naturę, że lubię mówić, dlatego tutaj już nagrałam mnóstwo tych nagrań i jeśli by kogoś to interesowało, mam nadzieję, że tutaj wniesie to jakąś taką wartość dodatkową dla Was, oprócz tego, że pokazuję, co rysuję, to właśnie, że coś tam czasami opowiem i te wszystkie takie moje przemyślenia mogą być dla Was jakąś podpowiedzią, bo no, praktyka to nie wszystko. My się też uczymy właśnie poprzez obserwacje, poprzez rozmowę z innymi, dialog. To, że nam ktoś coś powie o naszej sztuce czy o swojej. To są wszystko cenne rzeczy. Ja też wiele się uczyłam od nauczycieli, od osób, którym pokazywałam albo pod których okiem rysowałam, które mi zwracały uwagę na to, że coś jest fajne albo coś jest, nie wiem, jest moją słabszą stroną. No i też zawsze lubiłam czytać właśnie o artystach, to znaczy, czy tak chyba każdy ma, że jeśli ktoś go inspiruje, no to do tego lgnie. I tutaj jeszcze może wracając, to już będziemy chyba za chwilkę kończyć, do tej książki, o której na początku mówiłam, prawda? Drogi artysty, to właśnie Julia Cameron tam pisze, ja to mam nawet właśnie o takich kluczowych sprawach, nad którymi trzeba pracować, które trzeba tak jakby ugruntowywać, żeby nam to takie twórcze flow płynęło. To jest oczywiście to, o czym mówiłam, praca z wewnętrznym krytykiem. Praca nad tym, żebyśmy się czuli bezpiecznie w tym, co robimy, prawda? Żebyśmy nie czuli strachu, bo strach nas powstrzymuje. Strach nas powstrzymuje przed tym, czego pragniemy, czego chcemy. Zarówno w życiu, jak i w twórczości. Kolejna rzecz to jest praca nad tożsamością, żebyśmy byli świadomi tego, kim jesteśmy, co jest naszą mocną stroną, co lubimy. Żebyśmy nie starali się być kimś, kim nie chcemy być. Brzmi to banalnie, ale jest to ważne. Szczególnie, kiedy ktoś nam coś podpowiada, kiedy my wiemy, czego się od nas oczekuje, a nie czujemy tej spójności z tym, co my byśmy chcieli robić, aż dochodzimy do tego momentu, że już sami nie wiemy, co chcemy robić, prawda? Więc to jest jakby kluczowa sprawa. No i ta moc sprawcza. Twórczość jakakolwiek jest właśnie tutaj o tyle dobra, że pokazuje, że taki przykład właśnie, zaczęliśmy rysować i nie mieliśmy weny, coś nie szło, a potem o, nagle coś wyszło. Nabieramy takiego zaufania do siebie, że właśnie mimo tej braku weny, mimo braku jakichś świetnych pomysłów, my coś tworzymy, coś ciekawego powstaje, prawda? Nie zawsze, tak mimochodem, ale coś powstaje, prawda? Więc jakby my wiele, wiele możemy zrobić. No i to mam zapisane jeszcze, poczucie spójności wewnętrznej. To chyba się właśnie wiąże z tą też z tą tożsamością, prawda? Żeby to wszystko, co robimy, było w zgodzie z nami. Bo może też tak być, że coś nam nie wychodzi właśnie dlatego, że się do czegoś po prostu zmuszamy, że jakbyśmy mieli wybierać, byśmy zrobili zupełnie inaczej. Więc ja jestem za tym, żeby dawać sobie jak najwięcej wolności. No i słuchać siebie, prawda? Zawsze się tak mówiło, że nie wiem, artyści czy ci twórczy ludzie nie idą za bardzo na kompromisy albo nie podporządkowywują się, prawda? Żeby brać od innych tyle, ile czujemy, że chcemy, że nam potrzeba, a jeśli chcemy coś zrobić inaczej, to róbmy to inaczej po prostu.
tak to potężny przeciwnik, ale warto z nim walczyć. No dokładnie. Tak, strach jest przeciwnikiem. Wiecie, ja może dzisiaj tak mówię bez problemu, jakieś takie, nie wiem, takie tak swobodnie mi to przychodzi. Ale te pierwsze nagrania, takie live, które robiłam, to one się wiązały z, no nieraz z takim sporym stresem. Denerwowałam się sprzętem, że się coś nie nagra, jak to ustawić, co powiedzieć. Nie było to fajne. Później to minęło. Ten strach później troszkę właśnie, chyba po tym jak te niektóre właśnie nagrania, spotkania z Wami się udawały, to jakoś tak oswoiłam się z tym. Ale dokładnie, strach jest po prostu takim, strach nas blokuje, no bo jeśli nie chcemy, boimy się czegoś, no to najlepiej tego po prostu nie robić i zapomnieć. Ale też to nam nie daje później takiej satysfakcji. No ja teraz zrobiłam taki, wyszedł mi taki wzór, taki labirynt, bo tutaj przypominam, dzisiaj chodziło o strukturę. Pierwszy rysunek powstał taki bardziej właśnie realistyczny, z różnymi strukturami, za pomocą linii. No a tutaj mi taki wzór, właśnie taki trochę labirynt. Aż się wciągnęłam w to rysowanie. Nie wiem, dajcie znać, czy Wy też rysujecie teraz już ten drugi rysunek. Albo jakie macie jeszcze inne takie właśnie refleksje a propos tworzenia, a propos właśnie tych blokad twórczych. No ja będę się starać, tak myślę, robić takie właśnie otwarte live, żeby się z Wami dzielić jakimiś ćwiczeniami, czy właśnie refleksjami, tak może raz w tygodniu, albo raz na dwa tygodnie. Dajcie znać, jak według Was jest lepiej, czy wolelibyście rzadziej, czy częściej. W zależności, ile będzie czasu, może właśnie tak wieczorkiem, albo weekendy. Myślę, że w ogóle jesień jest takim dobrym czasem, żeby sobie pozwolić na twórczość, bo w lato robi się wszystko, żeby korzystać z tego pięknego czasu, ze słońca, z natury. No a później na jesieni już bardziej chowamy się w domu, prawda? I to jest też takie naturalne. Więc ja tutaj czekam jeszcze na te wasze rysunki, bo jestem ciekawa, co wy narysowaliście. Ja takie stworzyłam takie dwie prace. O, Basia. No, u mnie właśnie figuracja, czyli realistyczny i taka abstrakcja, wszystko z linii. Tematem jest struktura. Zostałam przy pierwszym. No dobrze, no to jeśli zostaliście przy pierwszym, to też okej. Okay. No, ja może mam tutaj trochę większą wprawę. O, jak miło. Jesienne wieczory. Strzał ci się. Super, dzięki Aniu. To jest takie motywujące, że tutaj ktoś chce dołączać, że wy chcecie dołączać. No, więc ten drugi temat taki fakultatywny. Można sobie go też zrobić w wolnej chwili. No, więc ja mam nadzieję, że coś tam z tego skrótu o książce Drogi Artysty Wam zostało i gdzieś tam się będzie przypominać i te blokady twórcze odciągać. Zachęcam Was właśnie też do poczytania tego artykułu o fakturze i do obejrzenia chociażby tak skrótowo też performance'u, który dzisiaj rano opublikowałam, który nagrałam właśnie malowanie obrazu do muzyki takiej elektronicznej, jazzowej, improwizowanej. Tam na końcu tego live'a jest właśnie rozmowa też z muzykami. No, dziękuję Wam bardzo za ten czas.
że za tydzień się, może nawet o tej samej chyba porze, dajcie znać, czy Wam pasuje, byśmy się spotkali. No, dziękuję Wam bardzo za obecność i czekam na rysunki, na zdjęcia oraz na propozycje tematów. Jeśli macie jakiś temat, to podrzućcie, proszę. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę miłego wieczoru. Cześć!